tą wymowę. Chyba tak to było, nie? No tak, tak. I stąd nasze spotkanie i tak spotykamy się co 3 tygodnie, co 4 tygodnie, jeżeli chodzi o taką naszą tą działkę logopedyczną. Ale idźmy do początku, bo pani jest osobą niesłyszącą od kiedy? No, od 5. roku życia. Od 5. roku życia. Czy pani pamięta, pani od dziecka, od 5. roku życia bez aparatu słuchowy, rozumiemy? Ja to od razu powiem, że to jest głęboki ubytek słuchu. Bardzo podobny ten głęboki ubytek słuchu, jak pani mi dzisiaj pokazywała audiogram, ten, który widziałam, to bardzo podobne, tylko tu jeszcze pani ma głębszy ten ubytek. Ja potem państwu pokażę, bo ten audiogram wzięłam. Także pokażę, jak to wygląda. Dla mnie to jest ewenement, głęboki ubytek słuchu. I pani przeszła przez całą szkołę podstawową, przez całą szkołę średnią. Ja do tej pory nie wiem, jak ona to zrobiła. To znaczy, gdyby nie dobry, bardzo dobry iloraz inteligencji, bo taka jest prawda, to pani by skończyła w szkole specjalnej. Uratował ją no, wysoki iloraz inteligencji, że potrafiła wytrzymać to wszystko. Pani Asiu, bo się chciałam. A od tego, jak... Czy pani pamięta, w 5. roku życia, co pani mniej więcej słyszała, jak to wyglądało? Ja w ogóle powiem szczerze, że nie byłam świadoma tego, bo najwspanialszymi chyba byli moi rodzice i w ogóle otoczenie. Bo nigdy nie byłam traktowana jako osoba niesłysząca, wszystko trzeba było wykonywać tak jak normalne, odrywało mi się dużo rzeczy zawsze, tak jak każde inne dziecko. I mi się wydaje, że wartości, jakie miałam w domu, to było najważniejsze, tylko wartości i to później uzupełnia się resztą jakoś tak, no nie wiem, trudno jest opisać. To tak musiało być, moim zdaniem to było normalne. Ja dopiero teraz spotykając panią Ewę, pana Grzegorza, ja byłam kiedyś w Warszawie, w Kajetarnach, tam pierwszy raz pani doktor mi powiedziała, jak zobaczyła mój audiogram i mówi, a pani gdzie się tam uchowała, jak pani w ogóle to wszystko zrobiła. To dopiero wtedy do mnie dotarło, że jestem po prostu osobą taką, no, jaka jestem. Głębokim ubytkiem słuchu, bardzo dobrze funkcjonującą.